Hej, to znowu ja. Dzisiaj, tak jak mówiłem już w poprzednich filmach, będziemy mówić o tym, jak zbudować waszą pierwszą drużynę. Myślę, że jeśli oglądaliście ostatnie poradniki, które zrobiłem, to będzie już tylko formalność zrobić swoją pierwszą drużynę, bo takimi najważniejszymi jakby podstawami w właśnie drużynach jest To są właśnie reakcje, której będzie twoja drużyna polegać. Te reakcje tak naprawdę to jest najważniejsze, co trzeba wiedzieć, jak chcesz robić swoją pierwszą drużynę. Ale jest też kilka rzeczy, o których warto wspomnieć i powiedzieć, żebyście jeszcze lepiej mogli zbudować swoją drużynę. Pierwszą taką radą, którą się z wami podzielę, będzie to, żeby zbudować waszą drużynę, w której będzie wasza postać, którą lubicie. Co to znaczy? Na pewno macie jakąś postać w grze, którą lubicie, którą, nie wiem, lubicie jej gameplay, lubicie jej charakter, lubicie jej historię. I właśnie ważne jest to w Genshinie, żeby grać tym, czym chcecie, a nie tym, co inni mówią, że jest jakieś super mocne. Oczywiście, takie postacie, tak jakby powiedzieć, w mecie, na pewno, jak weźmiecie je do drużyny, to na pewno będziecie robić więcej. Lecz dobrze zbudowana drużyna z każdą postacią może działać. Z wyjątkami, na przykład taka Aloy. Ale dobra, już nie będę hejtować fanów Aloy, jeśli to tacy istnieją. Mogę pójść przejść do drugiego punktu. Trochę bardziej skomplikowanego, to złożenie drużyny. Jak złożyć drużynę? Już wam mówię. Najlepiej, żeby mieć main DPS-a. Main DPS to jest jakby teraz mówię taką podstawową składnię teamu. Potrzebujecie jakiegoś main DPS-u, czyli postać, która będzie zadawać obrażenia. Ta główna postać, która będzie zadawać obrażenia. Potrzebujecie jakiegoś sub DPS-a, czyli postać wspomagającą tego main DPS-a, który będzie zadawać obrażenia. Najlepiej, jeśli to, żeby to była postać, która tworzy reakcję z waszym main DPS-em, żeby właśnie robić tą reakcję i żeby zadawać więcej obrażeń dzięki temu, ale więcej o reakcjach odsyłam do poprzedniego filmu o reakcjach. Kolejnym ważnym też aspektem drużyny jest jakiś support. Taki stricte support, który będzie leczyć, albo leczyć, albo wam dawać tarcze, albo w jakiś sposób dawa boosty. Przykładem jest na przykład Bennett, mowę Jungli, mowę Diona, no czyli po prostu taki healer, który będzie utrzymywał waszą drużynę na wysokim HP. I czwarta postać jest dosyć uniwersalna. Z czwartą postacią możecie sobie dać na przykład postać, którą lubicie grać, którą wam się fajnie gra, albo też widziałem, że dużo osób jako tą czwartą postać dodaje jakąś postać grupującą, na przykład z Kazuha albo Sakrose, czyli postacie ze Swirlem, Anemo. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby dodać jeszcze jakieś Anemo grupujące postacie do drużyny jako czwarta postać. Ponieważ po prostu to ułatwia pokonanie przeciwników, nie biegając po całym polu bitwy, żeby jednego przeciwnika zabić. Dobrym pomysłem też byłoby, żeby ta czwarta postać była sub DPS-em, czyli kolejną postacią, która będzie wspierać waszego main DPS-a, żeby jeszcze większe obrażenia zadawał. Ale starajcie się unikać, żeby mieć dwóch DPS-ów w teamie. Raczej starajcie się mieć jedną postać, która będzie zadawać obrażenia, i na tej jednej postaci złożyć cały wasz team. W sensie na podstawie tej postaci, co ona potrzebuje, bo warto też zobaczyć, jak
jak ta postać działa, jaka jest najlepsza reakcja, która działa z tą postacią, i z której reakcji właśnie będzie wyciągała ten swój największy potencjał, że tak powiem. I też dobrze by było, żebyście nie tworzyli zbyt dużo reakcji w drużynie, bo jak macie dużo reakcji w teamie, to jest taki trochę większy chaos. Jakby wasze rotacje będą o wiele bardziej skomplikowane i może i też w takim teamie najczęściej by się potrzebowali kolejną postać, która będzie za to używała tej innej reakcji, co może być już skomplikowane, więc starajcie się zbazować na tej jednej reakcji najlepszej dla waszego main DPS-a. I na podstawie tej reakcji znajdźcie sobie jakiś sub DPS-ów, którzy będą wspomagać twojego main DPS-a, żeby stworzyć tą reakcję. Kolejną radą, taką nie stricte do tworzenia teamu, ale rada, która może wam pomóc w tworzeniu drużyny, to jest whiffowanie, ale no wiadomo, postacie się dostaje przez whiffę. Ale o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, żebyście whiffowali na postacie, które potrzebujecie albo chcecie. Żeby nie robić tego, co robi dużo osób, czyli po prostu whiffowanie za każdym razem, kiedy możecie. Bo to jest trochę nieopłacalne, bo dochodzi potem do takiej sytuacji, że dostajecie postać, której kompletnie nie chcecie i która wam się w ogóle nie przyda. Wiem, że na początku może być trochę trudno to zrozumieć, że nie to, że to zrozumieć, tylko będzie po prostu trudno nie whiffować. Jakby wiem, jak to jest, że macie 160 primo i od razu chcecie zrobić tego jednego whiffa. Ale mówię wam, że o wiele bardziej będzie warto pozbierać tę whiffę, poczekać na jakiś banner, który wam się spodoba. Może będzie tam jakaś pięciogwiazdkowa postać, którą lubicie. I dopiero wtedy powiffować na tym banerze, dostać jak najwięcej postaci z tego banneru. Najlepiej też waszą ulubioną postać. I mówię wam, że wtedy o wiele łatwiej będzie wam się tworzyło drużyny. Niż po prostu whiffując za każdym razem jak można. Bo już słyszałem od niektórych początkujących kolegów, którzy nawet jeśli by dostali, na przykład jak teraz widać Wanderera, to by go nie używali. Co według mnie jest, nie wiem, strasznie absurdalne. Ale dobra. I mowę teraz, wiem, że już odcinek o budowaniu postaci był. Ale chcę jeszcze tak dopowiedzieć bardziej pod robieniem drużyn. O co mi teraz chodzi? Jak macie swoje postacie, to postarajcie zbudować sobie jednego main DPS-a pod set artefaktów, który wam do niego pasuje. I ogółem wszystkie postacie starajcie się budować tak, żeby były jak najbardziej efektywne. Ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak budujecie na przykład Bennetta albo Dayone, to nie skupiajcie się na, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, na crit damage czy crit rate, bo te postacie nie mają zadawać obrażeń. Większość. No, oczywiście są wyjątki i to trzeba sprawdzić na jakiejś stronce najlepiej, jak budować postać. Ale bo to wasz main DPS ma zadawać obrażenia, nie wasz sub DPS. W sensie oczywiście tak trochę mówię strasznie naokoło, bo każda postać jest inna i może być taka sytuacja też, że wasz sub DPS też ma dodawać obrażenia przy okazji boostowania waszego main DPS-a. Więc nie sugerujcie się tym aż tak. Ale na przykład w takich postaciach jak Bennett albo Dayona, w tych postaciach starajcie się budować tę postać nie właśnie pod crit rate i crit damage,
tylko bardziej na statystykach, z którymi się te postacie skalują. I na energy recharge'u, żebyście dostawali bardziej efektywne boosty, bardziej efektywne leczenie, bardziej efektywną tarczę, a nie zadawali obrażenia, bo to jest jakby rola waszego main DPS-a. I oczywiście ważnym też aspektem jest to, żeby wasze wszystkie postacie miały jak najwyższy level, jaki potrafią, tak samo z waszymi brońmi i artefaktami. Chcę wam pokazać jeszcze takie przykładowe drużyny, które można zrobić na bazie moich postaci, które mam. Ta drużyna, którą tutaj, na której pokazywałem, to wszystko objaśniałem, to jest team pod reakcję z Bloomem i Elektro. Jak macie zauważyć, jest tutaj Sino, czyli mój main DPS. Jest Nahida, która jest sub DPS-em i postacią, która będzie nakładała dendro na przeciwników. Jest Jungle, który po prostu da tarczę, co jest dla mnie bardzo mocne. No, w takich teamach, w których postać jakby ciągle jest w ruchu, ciągle coś bije, jak Sino, to ta mocna tarcza jest, wydaje mi się, lepsza niż leczenie, bo knockback jest w tym momencie bardzo niechciany. I mamy jeszcze Cookie, która będzie też aktywowała reakcję, albo będzie pomagała chociaż aktywować tą reakcję z Hyper Bloom'a. I przy okazji coś tam wyleczy. Następnym przykładem może być team pod Freeza, czyli jest to Ayaka i Xingqiu, którzy dobrze się jakby uzupełniają. Ayaka na main DPS może z autoataków dodawać cryo, a na Xingqiu z ulta będzie mógł dobrze nakładać hydro, przy okazji bijąc jakieś obrażenia. Więc to jest dobrze uzupełniająca się para, jako main DPS i sub DPS. No a w moich teamach będziecie często widzieć Jungle'a, bo jest według mnie to jedna z najbardziej broken postaci w grze. Więc tutaj nic dziwnego, że wstawiłem tutaj Jungle'a jako postać support. I jeszcze mamy Kazuchę, czyli postać grupującą. To jest też przykład takiej drużyny, która z postacią Anemo. I uwierzcie mi, taką drużyną z postacią Anemo będzie wam się o wiele przyjemniej grało. Chociaż na open worldzie i podczas eksploracji. Kolejną drużyną jest naprawdę taki sam układ drużyny, tylko w trochę bardziej free to play wersji. Mamy tutaj Ayakę i Xingqiu jak Fettem i Jungle'a zastąpiłem Dayoną, która będzie mogła nam dawać boosta z ulta, leczyć i do tego jeszcze shieldować. Co mi się wydaje być strasznie uniwersalną postacią, no to tak naprawdę 3 w jednym. I zamiast Kazuchy dałem Sucrose, która na swojej pierwszej konstelacji też może bardzo ładnie grupować przeciwników. Pamiętajcie, że we 4-gwiazdkowe postacie nie zawsze są gorsze niż te 5-gwiazdkowe. I 4-gwiazdkowe postacie też mogą bardzo dobrze działać w waszych drużynach. Tutaj mam taki team pod Ganyu Melt, czyli team z Ganyu, który będzie się opierać na reakcji Melt. Mam tutaj Ganyu jako main DPS-a, Bennetta jako sub DPS-a, albo bardziej supporta bym powiedział, bo w tym zestawieniu Bennett swoim ultem będzie zwiększać damage Ganyu. Mam też Jungle'a, który oczywiście będzie shieldować. W tym team kompie Jungle nie jest aż tak potrzebny jak w innych. Bo mamy Bennetta, który sam w sobie ultem bardzo dużo leczy. Więc zamiast Jungle'a byście mogli dać jeszcze inną postać, która by wam pomagała. Myślę, że w tej drużynie najlepszym wyborem po prostu byłby Kazuha albo postać ze Swirlem. Bo wydaje mi się, że
ten team nie ma jakichś super dobrych wymagań. Myślę, że to byłoby już wystarczająco dobre, żeby tym normalnie chodzić po świecie. Mamy main DPS-a, czyli Ganiu, która może no, zadać dużo obrażenia. Mamy Bennetta, który będzie boostować swoim ultem i leczyć. Mamy Kazuhę, który będzie nam pomagać w eksploracji świata i na pewno nam pomoże w grupowaniu przeciwników. I Shannik jako sub DPS, którego zadaniem będzie nakładać Pyro z ultem. Tutaj mamy też kolejny team comp z Hu Tao i Xingqiu, którzy, jak już mówiłem w moim poradniku, do Hu Tao się dobrze uzupełniają. Jungle, który jest dla Hu Tao niezwykle dobry, zważając na jego ogromną tarczę. I Kazuha jako właśnie ta postać czarna będzie pomagała w eksploracji. Okej, wydaje mi się, że to byłoby na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Chciałem też podziękować Marcie znowu za to, że zrobiła świetną miniaturkę do poprzedniego filmu. Na temat następnego filmiku jeszcze pomyślę, bo mam kilka pomysłów, tylko muszę pomyśleć, który zrobię za tydzień. Filmik postaram się wrzucić w tydzień za czwartek, żeby jakby tą systematyczność zachować. No i myślę, że to tyle by było. Dzięki, że oglądaliście. Na koniec mogę jeszcze wspomnieć, żebyście zostawili mowę łapkę, mowę suba i jakiś komentarz, bo to bardzo zwiększa zasięgi tego filmu. A nie ukrywam, że im więcej moje filmy, moim wyświetleń, tym większą mam motywację, żeby nagrywać jeszcze więcej. Więc byłbym za to bardzo wdzięczny. No i do następnego.